Liga na nas czeka. Tutaj wy Pokémon Moon. Witajcie z powrotem. Jesteśmy w elitarnym pokoju Ligi Pokémon Alolii przed elitarną czwórką. Mamy tutaj właśnie cztery mosty prowadzące do czterech członków elitarnej czwórki. I tak się zastanawiam, czy możemy zacząć gdzie chcemy? Na to wygląda, możemy zacząć gdzie chcemy. To jest ciekawe. To już jest podobnie jak było w XY. I tutaj na górze mamy typy, których możemy się domyślić, jakie typy będą tutaj. Dwa znam, ale tego nie wiem, co to może być. Trawa? To wygląda trochę jak takie F, albo pióro, czy coś takiego. To by było latanie, albo liść, to było wtedy by roślinne, albo robak przez kolor. To wygląda jak psycho, jak duch, jak ciemność, jak trucizna. Tutaj trudno cokolwiek określić. Tutaj mamy kamień, to zapewne będzie Olivia. A tutaj mamy pięść, to jest właśnie walka, to zapewnie będzie Hala. No właśnie, zazwyczaj było tak, że w lidze Pokémon nie było wtedy, znaczy się ligi. Zazwyczaj trzeba było pokonać czterech królów wysp, Kuchanów, po sobie, tak jak elitarną czwórkę. Bo ich też było czterech, czterech władcy, czterech wysp. Ale wygląda na to, że mamy tutaj tylko dwóch władców. I to już wiedziałem wcześniej. Ale co do pozostałych, to nie mam pojęcia, jak to tutaj może być. No, zobaczymy. Chodźmy najpierw do Hali. W tym odcinku będziemy mieli tych, którzy nie są dla mnie niespodzianką. Dlatego postawiłem też na pierwszym miejscu Harvey'a. To jest ciekawa arena. Hala. Haha! Stary Hala tu, Hala tu jest, żeby sprawić ci kłopoty. Wow. To jest bardzo fajne. No to nie ma ucieczki. No to powalczmy, Hala. Pokaż, na co cię stać. Stary Kahuna jest teraz też członkiem elitarnej czwórki. Tym razem nie będę musiał się powstrzymywać. Czas, żebyś pokazała, na co cię stać. I ja to samo. O, to jest fajne, że teraz stawają też tak naprzeciwko siebie. Ogólnie Hala był świetną postacią jak dotąd, świetnym i zmarnowanym potencjałem, można by tak powiedzieć. Bo jako król wyspy oczywiście jest o wiele silniejszy, ale dla nas, jako że była to nasza pierwsza próba, musiał się troszeczkę powstrzymywać i używać słabszych Pokémonów. Teraz może pokazać całą swoją siłę. Może dlatego właśnie tylko Kahana, Hala i Olivia są tutaj w elitarnej czwórce, a reszta nie, bo reszta, z którą walczyliśmy, byli w sumie tacy, no, w porządku byli, można by tak powiedzieć. Oni już się mogli wykazać, bo wyższe poziomy mieli, kiedy z nami po raz pierwszy walczyli. Pierwszy atak, jak zwykle, jest tutaj, no, całkiem niezły. Bo możemy go wytrzymać. I na Pokémony walczące super efektywne jest, są ataki psychiczne i ataki Fairy, dlatego właśnie Harvey jest na pierwszym miejscu. I w razie czego będzie mógł użyć też swojego ataku Z. Jako że jest szybszy, to Hariyama jest już martwy. Wspomnienia z Hoenn, można by powiedzieć. Z wyglądu już samego lubię Hale. Ten jego żółty hemd. Ty do diabła, czym jesteś? Po raz pierwszy tego Pokemona widzę w ogóle. Czyli jednak Alola ma jeszcze Pokemony, których nie znam. Ty wyglądasz niebezpieczny, użyję ataku Z na tobie.
Nie! To nie trafiło! Dlaczego Thunder? No dobra, to i tak powinno starczyć. Bum! To i tak chyba wodny Pokémon, więc... Haha! To pewnie walcząc o wodny, jako że jest to krab. Założę się, że to ewolucja tego... kraba z dziwną fryzurą, którego miał wcześniej. Koń zostaje 49 poziom, no niedługo. Poliwrath! Matulu, niech Sherry przejdzie. Poliwrath to fajny Pokémon z pierwszej generacji, ale niebezpieczny. Głupio trochę, że walczący może zadać wielkie obrażenia lodowemu, ale... mam nadzieję, że będziemy szybsi i że załatwimy szybko to. O mój Boże, nie. Nie chciałem, żeby Harvey wszystko załatwił. Podkładał sobie nóż, jak opowiadasz. Sheergold. Ach, nie trafiło. Szybka wymiana. Na Honsa. Z tego co wiem, on ma jeden atak Fairy. On to wytrzyma. Ale psychiczne ataki znaczy się ma też. To może być jeszcze lepsze. Ach! Nie. Pierwszy martwy. No to Harvey musi wrócić. Chyba użyje Thundera. Uniknął ataku. To może boleć. Wspomniałem o tym już, że muzyka jest genialna. Premape. Oczywiście, że jest silniejszy, szybszy, co? Ten głupi ma obieżon! Beware! Ale ma całkiem ciekawe Pokémony, trzeba przyznać. Bądź szybszy. Ale on to wytrzymuje. On jest trochę tanki. Dobra, Alvin. Może za szybko wyrzuciłem ten atak Z. Jest! Nasza królowa piękna nie zawodzi. To było trochę ciężkie, muszę przyznać. Ale przynajmniej nie udało nam się zginąć.
Hala jest dobrym trenerem, tak, jest dobrym przeciwnikiem. Tylko kiedy balans między nowym a starym istnieje, jesteś w stanie stworzyć coś naprawdę nowego i oryginalnego. To właśnie to widziałem w walce z tobą. Doświadczenie starego i napalenie i ogień w oczach młodości. Siła młodości, powiedzmy. No to hala. Idziemy do kolejnego, prawda? Ale do którego? Będziemy szli po kolei? Zaczyna się świecić. Ale dlaczego Kukui jest tutaj po środku? Czy to ma być winda, która poprowadzi nas później na górę? Całkiem możliwe. Ale powiedziałbym, że czas się uleczyć. Bo już stąd nie uciekniemy. Trzech zginęło, no ja nie wierzę. Alvin? I Holmes. I super potiony po prostu sobie tutaj zużyjmy. Skoro już ich mamy trochę. Bo nigdy się ich nie zużyje. Pójdziemy teraz do Oliwii, żeby Kakuhany, czy tam Kahany, już zapominam zawsze o tym, jak się to wypowiadało, mieć na początku. Niech Lara pójdzie na początek. Będziemy mieli Kahanów w pierwszym odcinku. Witaj, Olivia. Witaj w komnacie kamienia. To też fajnie wygląda. Z efektami nie oszczędzali. I kolorystyka też ładna. Nie potrzebujemy żadnego przedstawienia siebie, prawda? Czas do walki ze mną, Oliwią. Oliwię też lubię. W sumie jedynym kahaną, którego nie lubię, czy tam kahuną, którego nie lubię, jest Hapu. Jakoś nie przepadam za Hapu, ale też tylko z wyglądu. Z charakteru jest to i tak miła postać. Okej, Oliwia. Też ostatnio nie mogłaś się aż tak wykazać, chociaż dobra, co ja gadam, wykończyłaś mnie do ostatniej kropli potu. Więc teraz już się boję, jak to ma wyglądać. I też 5 Pokémonów. A to jest też wodny Pokémon, tutaj za wiele mi nie da woda. Smutne. Nie! Nie usypiaj mnie! Lara, nie waż się zasnąć. Dziękuję. Golem! Jaka szkoda, że szybko zostanie zmyty. A no tak, to Alola Golem, którego bardzo lubię z wyglądu. Wygląda jak taki pirat Barnaba. Wytrzymał to. I zasnęła jeszcze. Zapominam, że one mogą coś takiego mieć. Że bronić się przed typem, który jest dla nich efektywny. Do diabła. Do cholery jasnej.
Wracaj, Lara. To nie ma żadnego sensu. Nasz M fucking P został rozwalony przez golema. Z tymi twoimi elektrycznościami, ty. Och, mój Boże. Ty do diabła! Jaki śmieć. Dlaczego skaczesz, kiedy chcesz zrobić Thunder Punch? Wygląda na to, że Harvey będzie musiał się tutaj poświęcić. By Lara mogła wejść i zadać finalny atak. Hydro Pump. Ten facet wytrzymał... Co? Raz uniknął Hydro Pump, raz wytrzymał... O mój Boże, co to za typ? Znikaj w końcu z mojego pola widzenia. Olivia, ty jesteś niesamowita. Pamiętacie? Kiedy ostatni raz walczyliśmy z Oliwią, wyglądało to tak. Lycanroc przeciwko Lycanrocowi. Ciekawe, czy tym razem jakoś to lepiej zadziała. Ach, to on go używa najpierw. Do diabła, znowu to samo! Nic się nie zmieniło, Olivia. Nic, kompletnie nic. Mamy się tak w kółko bawić? Zakładałem, że Shirkold zadziała w końcu, ale nie. Oczywiście, że to tak nie działa. On nic nie poradzi. Alvin tutaj nic nie zdziała. Tylko jeden Pokémon, który jest w stanie cokolwiek zrobić. Wiem, powinienem sobie zachować wodny atak Z, ale nie chcę marnować teraz życia przy naszej larze. Dlatego chcę tutaj przez innego Pokemona trochę zdobyć obrażeń. O mój Boże, to gówno dało. To nic nie da. To od początku było jedynym wyjściem, ale próbowałem trochę coś tam nie marnować tyle ataków u Lary. Ty.
To ostatni, prawda? Oj, na tobie muszę użyć Hydro Pump. Nie ma wyjścia! Nie. Zawsze te elektryczne ataki. Udało się. O wiele była trudniejsza od Hali. Ale tylko dlatego, że tylko jeden z moich Pokémonów mógł cokolwiek zdziałać. Uff. W twoich oczach nie widzę tego samego, co widziałam ostatnim razem. Zdobyłaś wiele doświadczenia, które nosisz sobie w sercu i które będziesz sobie na zawsze nosiła w swoim sercu. A teraz nadszedł czas dla ciebie, żebyś ruszyła dalej. Okej, okay, ale nie wiem, czy w tym odcinku. Powiedziałbym, że na tym skończymy odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. A w następnym odcinku zabierzemy się za dwóch ostatnich członków elitarnej czwórki. Oby mnie tak mocno nie rozwalili. Do następnego. Na razie. Cześć.